Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, jak dobrze wiecie, w speedrunie 2.0 no, trafiłem na bardzo dużą ilość cheaterów. No nie mogę sobie darować, żeby tego speedrunia nie dokończyć, czyli osiągnąć rankingu 2400. Byłoby fajnie. Ja tu już odpalę i będę szukał przeciwnika. Zobaczcie, że kto oglądał regularnie, to pewnie się orientuje. Tutaj ranking został mi zwrócony, więc 2349 to jest bardzo dużo. W momencie, gdy będę tutaj szukał sobie przeciwnika, to jeszcze chwilę pogadam. Powiem wam szczerze, że też odnosząc się do buczenia jakiegoś tam podczas filmu, wybaczcie, tak póki co chyba będzie, bo to jest praca mojego komputera, a nie jestem za bardzo w stanie tutaj coś z tym zrobić, ale to się zmieni spokojnie, bo już mam w planach no, zainwestowanie po prostu troszeczkę w lepszy sprzęt, żeby było lepszy obraz, lepszy dźwięk, chociaż dźwięk jest ok pewnie. Ale też właśnie, żeby nie było obuczenia, także mam nadzieję, że to się uda w najbliższym, niedługim czasie. Póki co mam nadzieję, że wytrzymamy. Póki co też chciałem powiedzieć, że ostatnio nie było filmów. 2 dni bodajże, czy ciut więcej. Zwykłe przemęczenie, powiem wam szczerze, troszeczkę musiałem nabrać dystansu. No, czasami jakaś mała przerwa się każdemu przyda. Poza tym, jak dobrze wiecie, każdy ma swoje obowiązki. Ja również mam sporo obowiązków, tych rodzinnych przede wszystkim. No więc priorytety, dobrze pewnie to rozumiecie. Także dziękuję również za ewentualną wyrozumiałość. Póki co spróbuję dokończyć tego speedruna. No, uparcie spróbuję dokończyć. Mam nadzieję, że nie trafię tutaj na cheaterów. Mam wielką taką nadzieję, gdyż to bardzo, bardzo boli. I traci się po prostu czas. No bo jakbym chciał zagrać z silnikiem, to bym sobie po prostu z nim zagrał. Komentarzy jest dużo na ten temat. Jest to kontrowersyjna oczywiście sprawa, także wiem o co chodzi. W każdym razie, póki co wracamy do tematu nagrywania. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie już ustabilizuje. Nie zawsze też mogę zagrać Title Tuesday, więc nie zawsze co tydzień będzie odcinek, ale postaram się to nadrobić. Lubię grać w tym turnieju. Nabrałem przede wszystkim ochoty, żeby grać w tym turnieju regularnie, więc mam nadzieję, że tak się też stanie. Jak widzicie, póki co jeszcze nie mogę znaleźć przeciwnika. To wynika też z tego, że ułożyłem sobie tutaj zakres szukania przeciwnika od rankingu 2324 2749, więc nie szukam nikogo z rankingiem 2100. Nic w tym rodzaju, dlatego że nic w tym zakresie, dlatego że chcę grać z silniejszymi, chcę po prostu ten ranking budować jak najszybciej. A żeby to robić, to trzeba grać z zawodnikiem o podobnym rankingu lub wyższym, więc ambitnie podchodzimy do tematu. No cóż, staram się przeciągnąć ten wstęp jak mogę, ale idzie jak idzie. Póki co nie widzę nikogo na horyzoncie, nikt się nie zgłasza do gry na 10 minut, szczególnie, że mamy godzinę poranną w momencie, gdy nagrywam ten odcinek. Postaram się to dopiąć. Mam nadzieję, że się uda. Oczywiście seria speedruna jak najbardziej może być kontynuowana, ale już myślę, że zrobię to na liczes w przyszłości, także na spokojnie. Wszystko będzie, bo też mówię, lubię to nagrywać, lubię opowiadać, lubię się tym dzielić, a wiem, że to jest bardzo też pomocne, edukacyjne. Zresztą to już wiele razy mówiłem, że na przykład jak jakiś arcymistrz, nie, znaczy nie jakiś, no arcymistrz powiedzmy spółki 2600+, nagrywałby coś podobnego i fajnie to opowiadał o swoich planach. To jest w ogóle dzielenie się tak naprawdę super wiedzą, więc chętnie bym oglądał, chętnie bym oglądał. Także, no, tutaj mały apel, ale to już nie ode mnie zależy. Czy jakiś arcymistrz podejmie wyzwanie nagrywania regularnie? A może namówicie kogoś, powiedzmy Mateusza Bartla, a niech założy kanał na YouTubie i niech coś tam chłopak tworzy, ale nie wiem, czy będzie mu się chciało. W każdym razie odsyłam go do Was również. Miałem też, tak przy okazji, przyjemność zagrać w Pucharze Polski w Bydgoszczy. Również grałem z Mateuszem Bartlem. Fajne partie były i myślę, że też kilka z nich tutaj wyciągnę na światło dzienne, gdyż poszło mi tak, no, może nie fatalnie, może też nie słabo, tak coś pośrednio, ale miałem ambicje większe, zresztą znacie mnie. Trzeba próbować ambitnie grać. Cóż, wstęp długi, długi wstęp, 5-minutowy, a przeciwnika nadal nie ma.
to będzie speedrun bez gry. No nie wiem, ja tutaj postaram się jeszcze raz to odpalić. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale spróbuję tak zrobić. Także no widać, że bardzo ciężko znaleźć przeciwnika o podobnym rankingu, szczególnie właśnie rano. Wieczorami może trzeba będzie grać speedrun, ale powiem wam szczerze, że jak mam trochę czasu z rano, a czasami się tak zdarza, to wolę wykorzystać te godziny poranne, bo człowiek jest wypoczęty bardziej. Zrozumiała rzecz. Wieczorami jest już ciężej po całym dniu pracy, obowiązków, ale spróbujemy. Spróbujemy to dopiąć. No póki co czekam sobie cierpliwie na przeciwnika. No nic, póki co nie ma. Nic nie poradzę. Korzystając jeszcze z okazji, to wspomnę o szachowo.pl. Pamiętajcie, że na tym sklepie szachowym macie 10% zniżki na kod rabatowy Pan Szachus. Dla Was jest taniej, dla mnie to jest wsparcie. Poza tym sklep szachowo.pl jest fantastycznym sklepem. Uważam, sam robię zresztą od lat tam zakupy. Uważam, że jest świetny, bardzo duży wybór i no, przede wszystkim przemiła obsługa, a to jest według mojej oceny klucz do sukcesu tego sklepu. Zresztą prosperuje od wielu, wielu lat i no, to już nie będę tak mocno super zachwalał, ale jest po prostu solidna firma, więc zachęcam, jeżeli ktoś chce kupić książkę, szachownicę, zegar szachowy i tak dalej, i tak dalej. Można sobie zerknąć, wejść. No dobrze, szukam, no zobaczcie, szukam zawodnika z całego świata i nie mogę znaleźć. Świat za duży widocznie. No nie, no ale tutaj oczywiście sobie żartujemy. Póki co tego przeciwnika nie ma. Mam wielką ochotę sobie zagrać partyjkę i sobie pokomentować. Chociażby jedną, poproszę jedną partyjkę. Już takiego długiego wstępu jest! Mamy! Cierpliwość jednak się opłaca. 7 minut czekania. Jest D4, jest skoczek F6. Ja sobie szybko tylko zerknę. To już niestety zerknę sobie na przeciwnika, ile ma partii. 409 partii ma gościu. No dobra, no cóż, chyba jest ok. Mam nadzieję zresztą. E6, skoczek F3. Goniec D2, szach. Dosyć szybko gra, więc wydaje się tutaj w porządku. Bicie, bicie, potem skoczek tutaj, ewentualnie tak. Czy ja tutaj mogę zagrać skoczkiem i zmienić decyzję i zagrać też E3, ewentualnie E4. Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Dobra, czyli będzie zagranie takie. Zagram E3, nie zagram E4, zagram E3. Ważne, żeby mieć pionka na czarnym polu, żeby goniec sobie tam wyszedł, może na E2 lepiej, żeby nie było ewentualnych jakichś tam widełek. I tutaj może zaplanuję sobie długą ruszadę w ogóle. Długa ruszada mi się podoba. Ja nie wiem, czy to jest dokładnie optymalny ruch. Ale ten ruch mi się po prostu podoba. Myślę, że tutaj ustawię sobie fajnie gońca na C2. Chyba, że on mi tak będzie grał, ale znaczy no, na pewno zagra E5, to jest zrozumiałe. Ale zagram sobie gońcem na C2. Ten goniec tutaj fajnie króla będzie bronił. A przy okazji, według mojej oceny oczywiście, to nie jest tak, że to jest obligatoryjnie super najlepsze, będzie sobie fajnie celował w króla. To mi się podoba. Może być takie zagranie, oczywiście. Po takim zagraniu skoczek tu. Dobra, przeciwnik będzie chciał mnie atakować. Wiecie co, ja przyjmę tę ofiarę, więc się przygotuję na to i zagram królem na B1, żeby tu wzmocnić A2. Jeżeli zagra B5, to ja po prostu chyba to zbiję. Właduję się pod pociąg, ale będę starał się ograniczać figury przeciwnika. Poza tym, po takim zagraniu też niekoniecznie trzeba bić. No dobra, ale przeciwnik zagrał tak i zrezygnował póki co z tego planu. Okej, bo można też tak zagrać i tutaj wybić. Zastanawiam się, czy tutaj nie zagrać i tak. Tak zrobimy. H3. Ograniczymy tutaj G4 i zagram sam w ten sposób, żeby po takim ruchu może wskoczyć tu i tutaj. Zawsze G3. Zobaczymy jeszcze, bo po takim ruchu może warto zagrać tak jednak. Odejść tu i odejść tu. Atakować na E4, mieć plan na F5. Może ewentualnie po takim zagraniu i G4. Coś w tym stylu. Dobra. H6. Jest to posunięcie według mnie, który zasługuje na zaczepkę, więc G4 od razu i zaczepka się pojawia. Teraz tak, zagram tutaj, będę groził takim ruchem. Ja zagram tu, bicie nie daje nic, bo bije wieża broni. To się zgadza. Mogę tak, tak i tak. Ten skoczek na G3 będzie stał bardzo przyzwoicie.
bo stąd tutaj się nie przemieszczę, bardzo długa droga będzie z tej strony. Dobra, zagram tak i tak, tym bardziej, że będę tu atakował i na F5 będę mógł zagrać. Bardzo niestandardowa pozycja, według mojej oceny on powinien próbować grać B5, nawet się nie zastanawiać nad tym ruchem. Słyszał. Teraz ja się bardzo poważnie zastanawiam, czy w ogóle tego nie odpuścić. Bo tu muszę skoordynować skoczka i wejść tak. Tylko, że może zagrać tak. Jak tu, to może tu. Ciężko stwierdzić, ale chyba bije. Dobra, jak dają pionki, to ja je wezmę. Dobra, wezmę pionki. Szybko przestawię skoczka i może nie będę myślał tak bardzo mocno o obronie. Choć będę chyba musiał. Skoczek chce wejść tu. Dobra. Aha, tutaj to skoczek. A jak zagram tu, to trochę sobie osłabię tutaj. Właśnie, osłabię sobie wtedy goniec tu. Goniec tu. Dobra, tak trzeba. Bo wie, że na C1 wejdzie, też będzie spoglądała, więc trochę gra się zmienia. Skoczek musi szybko wejść do gry. To jest pewne. Goniec A6 wygląda też ciekawie. Nie wiem, czy tak nie zagrać, nie zakombinować. Aha, goniec tu też może sobie wejść. Ale dobra, będę miał opcję taką, żeby go wypędzić. Chyba tutaj jednak. Chyba skoczek tutaj, zasłonię króla. Będzie szach, król ucieknie. I skoczek tu, skoczek tu. Albo skoczek tu. Dobra, idziemy. Taki w mały pasyw. Okej. Aha, bardzo sprytnie zagrał gość. Czy wybić, czy nie wybić. Tak, chyba trzeba zagrać, żeby nie było takiego ruchu. Zagram tak, nawet jeżeli on wybije i wybije, to tutaj hetman będzie zasłonięty. Według mnie robi się gorąco. Czuję, że robi się gorąco, ale sam na to poszedłem. Z pełną odpowiedzialnością. Ach, te ryzyko. No, ja bym na jego miejscu zagrał wieżą. No, przyjąć ofiarę muszę, potem się zastanowię. Tak, tak, ja wiem, że jest C4. To jest dobry ruch z jego strony. Muszę goniec D1. No dobra, jakość więcej. Cierpimy, przynajmniej za coś, ale jego figury grają fantastycznie. Tutaj? A według mnie to jest bardzo zły ruch. Zobaczcie, że tutaj skoczek mógłby kapitalnie pograć. Według mnie to, co on zagrał, nie jest najlepsze. Ja mam teraz chyba takie posunięcie i nie zawaham się go użyć. To jest ruch taki kontrujący nieco, bo dający chwilę na oddech. Tak chwilę. Goniec, dobra. Wieża będzie grała tam, ja wieżą zawsze zagram tu. Ok, więc zdążyłem zagrać skoczkiem na C2, na E2, przepraszam. I mogę sobie planować tak, chociaż z drugiej strony może goniec niech tu sobie stoi. A, i skoczkiem tu bym fajnie sobie zagrał. Tylko pytanie, czy właśnie nie oddać tutaj tego pionka za jakąś tam aktywność. Czy skoczek jakoś tutaj może wejść, mnie zaatakować? Długa droga. Gram wieżą. Wieżą bronię pionka na upartego. Bo teraz jak zagram tu i zbiję tego gońca, jak on zbije tu, się otworzy w sumie linia. Nie będzie przyjemnie. A z drugiej jednak strony co innego. No na razie to stoi. Stoi twardo. Mam przewagę materialną, więc niech sobie to będzie tak stało. Jeżeli zagram tu, on mnie przepędzi, to wrócę i tędy spróbuję zagrać i tam. Zagram tu. Wieżę muszę wprowadzić do gry. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Ale spryciarz, słuchajcie. Grozi taki ruch. Ja tego nie widziałem. Muszę chyba wrócić wieżą, jak on zbije. Dobra, wracam wieżą, bo dostanę mata. Nie mogę w ten sposób grać. Wieża musi stać i bronić B1. To już teraz to widzę. Tak, dokładnie. Chyba tak się pokuszę, żeby hetman spróbował się wymienić, ale to się raczej nie uda, ale spróbuję. I skoczek wejdzie na C3. Zmiana koncepcji. Ajajaj. Tu mat grozi. Muszę wrócić. To hetman musi jakoś tak wrócić i tu. No jedno jest pewne, on tutaj rządzi, mimo że ma jakość mniej. On rządzi, ale muszę uaktywnić drugą wieżę. Jak uda mi się w ogóle tą wieżę wymienić, to będzie super, ale to będzie bardzo trudne. No właśnie. I teraz chyba tak. No dobra, na razie gram tu, skoczek nie wejdzie.
Skoczkiem tutaj spróbuję i chyba to trzeba będzie wziąć. Skoczek chodzi tu na B5, no to chyba takie posunięcie mam póki co. Tak, bronimy tego pola. Goniec broni, to wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o obronę. Aha, hetman może znaleźć teraz świetną placówkę na A3. O, właśnie. Zastanowię się jeszcze raz, się bardzo mocno zastanowię, czy tak nie zagrać i potem skoczek tu, bo hetman będzie bronił. Możliwe, że jest taka obrona dosyć solidna. Bo tutaj to nie chcę mu otwierać, nie chcę mu otwierać. Gram hetmanem i skoczkiem skakuję tutaj. Ojej, dostaję mata na B1. Aj. Zapomniałem o tym. A też nie wiem, jaka była obrona w sumie przed tym. Ale ładnie pograł. No dobra, dam mu tę przyjemność. Okej. Spróbuję rewanż. Udało się. Więc jest ok. Przepraszam za ten dźwięk. Coś do mnie dzwoni, a jestem w oddali. Więc za chwilę się pewnie to rozłączy. Skoczek F3. Dobra, D6. Gramy obronę nowoczesną w takim razie. Ale mi gość tutaj po prostu zasadził tego maciora. No, ale to jest też nauczka. Dobra, gramy tutaj po prostu B5. Ok, posunięcie A3. Przepraszam za telefon, nie wyłączyłem dźwięku, ale mam nadzieję, że to jest chwilowe tylko. Hetman D2, ok. Tu myślę, że goniec B7. Się nie śpieszę ze skoczkiem, żeby trzymać punkt H6. To jest, myślę, że to jest istotne. Ok, teraz, no właśnie, i teraz tak, chyba tutaj. Bo jak tak, to tak. I skoczkiem będę miał wyjście i fajne pole na G4. Pozycja mi się bardzo podoba. Obrona nowoczesna jest takim ciekawym debiutem, ostrym, niełatwym zdecydowanie, ale bardzo takim uważam rozwojowym. Więc tutaj sobie jeszcze pogramy. Ale dostałem mata. Nie mogę tego przeżyć jeszcze. Ale nie wiem, czy tam nie było już obrony. Możliwe, że nie było. Dokładniej trzeba było się bronić. To tak łatwo powiedzieć. Ale okej, ważne jest, że nie był to cheater. Więc spoko. Też jest pocieszające. No dobra, tutaj B5 muszę zagrać. Przypuszczam, że on może się pokusić o jakieś bicie w pewnym momencie, ale moim planem będzie oczywiście zagranie skoczkiem tu i tu. Póki nie mam roszady, to o te bicie nie muszę się raczej tak mocno obawiać. Posunięcie D5. A, już wiem po co. Skoczek chce przejść sobie tutaj, więc myślę, że zagram E6. Bicie, bicie. Tutaj jak skoczek wejdzie, to nie wejdzie później tu, a ja mam hetman E7. On zagra goniec E2 i tam faktycznie już wtedy nie wejdę, ale będziemy kombinować z innej strony. Okej, to chyba teraz tak. Teraz zdążę zagrać tutaj. Jak zdążę tu zagrać, to będzie bardzo dobrze. Jeżeli goniec wybił, wybił, okej. Nie zdążę, bo on zagra teraz tu. Ja będę musiał hetmanem. Co? Aha, dobra, już wszystko widzę. Taka jest obrona nowoczesna właśnie. Muszę tutaj, żeby tutaj była osłona króla. Król zagra tu. No dobra. Gramy. Będzie szach. A ja nie mogę tak. Bo on mi trzaśnie tu. Muszę tu. Wiecie co? Chyba mam przegraną pozycję od razu. Też w sumie nie muszę tego, a może być gońcem w ogóle, to jeszcze gorzej. No, Król F8 muszę zagrać. Tutaj pionek wisi, ale ten pionek może nie jest jakąś super tragedią. Znaczy pozycja białych na pewno jest teraz lepsza. Coś tutaj poknociłem, jak widać. Gość dobrze to wyczuł, ale jak zbiję tego gońca, to będę troszkę mocniej oddychał, mam nadzieję. Okej, tutaj zbiję tego gońca od razu. No, on może odbić hetmanem, jak odbije tu, tu. Okej, to nie odbił. Coś takiego planuję. Bicie planuję na pewno. Jeżeli on tutaj, skoczek. Aj, co ja gadam? Przecież tutaj to jest szach. Będę musiał tu zagrać. Jeszcze lepiej zagrał. Skubany. Dobra, król E7, bo tutaj groziły wejścia.
To już w ogóle grozi wejście. Gość mnie w ogóle niszczy, nie? To totalnie. Tutaj, bronię tu. Wejdzie tak, skoczek. Hetman tu, jak zbije mi wieżę, to jeszcze pół biedy, gorzej jak zbije tutaj. Dobra, hetman B6 muszę zagrać. On mi zbije skoczkę na 100%, ja bym zbił. I potem wieża wchodzi, to jest o wiele lepsze dla białych. Ale pogrom, słuchajcie, ale pogrom. No nie wiem. Jak to się wydarzyło, że to tak fajnie mnie tutaj po... tak mnie wypunktował. No po prostu może jestem za słaby jeszcze na te szachy. No, zbił tym, co mówiłem. Muszę gońcem. No, wieża wchodzi na F7, dokładnie, król D8. Lepszych ruchów nie ma. Pozycja czarnych jest tragiczna. Dokładnie, jest totalnie tragiczna. Zagram wieżą, bo jakimś po takim szachu oczywiście tu uciekam, ale on nie da szach w ten sposób. Może hetmanem przejdzie i tutaj. Coś w tym stylu, ale to wtedy tak... Ale to też nie. Też jestem tutaj stłamszony bardzo. A bardzo dużo dobrych ruchów ma przeciwnik. No skoczek E4 na przykład, proszę bardzo. Ale zaraz, a bicie takie po prostu? Chyba będzie trzeba to zbić. Czy on tutaj wejdzie? Tak, będzie planował zapewne. Zbić trzeba raczej. Dokładnie tak. Zbić trzeba, to może tutaj zagram, żeby tak, tu. Jeżeli by się wymieniły wieże, no to jakieś tam szanse remisowe może są, z uwagi na różnopolowe gońce. Mój goniec zresztą na 5 stoi dobrze i o w obronie, i tam jakieś tam strzały, ale nadal białe mają lepiej, zdecydowanie. Ciekawe te partie są, powiem szczerze. Poprzedniej, jak ładnie pograł też. No walczymy. Jedno jest pewne, nie może gość oszukiwać. Tu oczywiście takie domysły już mam, ale nie może oszukiwać gość, bo widzę, że teraz myśli. Czy wiadomo, że można różne rzeczy robić. Sorry, to już jestem przewrażliwiony troszeczkę na tym punkcie, ale bardzo bym chciał tego speedruna dokończyć. Dobra, zagrał tak jak mówiłem, dobrze zagrał. Bardzo dobrze zagrał. No tak, można by było się jakoś bronić, ale to tylko na chwilę. Czekać na jego łaskę. Czy zbić pionka? Tu. Wieża wchodzi, tu wchodzi. A, to chyba tak muszę zagrać. D5. Hetman H4, to jeszcze wieża G5. Okej, odszedł. A, wieża G5 już nie mam. Wow, tutaj grozi po prostu szach. Chyba tak muszę. Tak. Nie wiem, czy uciekam, zobaczymy. No wieża C7 muszę zagrać. A, że tu na pewno przegrywam, bo teraz tak. Tutaj goniec tu, ja zagram tak, on sobie zbije na przykład pionka z szachem i zagram tu, kolejnego pionka mi weźmie. No ale dobra, mata może jeszcze nie będzie, tam też trzeba wziąć pod uwagę, że pionek na E3 wisi z jakąś kontrą, ale to król odejdzie, też nie, tego nie ma. No ale trzeba zawsze na to zwracać uwagę ze strony przeciwnika, ale niesamowite, jak to w ogóle się wydarzyło. No dobra, tutaj bić muszę, tak, nie mam innego wyjścia, to są jedyne ruchy. No tutaj wejdzie, to tutaj, no to tu. Okej, tak. Może po prostu wziąć pionka. Dobrze mówię? A, mat! Ale dostałem mata. No dobra. Chciałbym jeszcze raz zagrać. Nie wiem, jak to zrobić. Dobra, szukam sobie kolejnego przeciwnika najwyżej. Ale dostałem mata. Tego nie widziałem.
Przy okazji, jak szukam sobie nowego zawodnika, to jeszcze sobie raz zerknę tego gościa. No nie, no miał 81 dokładności, no to jest normalna rzecz, no. Też przegrywał tutaj partie normalne. Nie, w porządku, po prostu grał dobrze. W porządku, wydaje mi się. Tak też odczułem, że było ok. W blica ma 2300, w buleta 2100, wszystko się zgadza. W porządku. Chociaż tyle, czyste sumienie, dostałem taką trąbę. A może uda się jakoś go wyzwać też na pojedynek. Spróbuję jeszcze raz. Wezwij na 10 minut. Jeszcze raz mu zaproponowałem grę. Może się zgodzi. No cóż. Dwa razy gość mi dał pięknego mata, no. Co to dużo mówić. No i tak bywa, słuchajcie. Porażki również trzeba pokazać. Nie ma co kozaczyć. Szachy to są tylko szachy. Porażki są wliczone w sukces szachisty, więc polecam. Nie polecam przegrywać, ale polecam się tego nie bać, bo przegrywanie to jest, mówię, element szachów. Pokazuję to na własnej skórze, mimo już 30 lat gry w szachy, to zdarza się ciągle i będzie się zdarzało, bo to jest normalne. Nie ma człowieka, który nigdy nie przegrywa. Także to jest wszystko ok. No cóż, szukam sobie jeszcze jednego przeciwnika. Powiem szczerze, chciałbym na osładę tutaj wygrać, bo w taki sposób to ja do 2400 nigdy nie dotrę. Musiałbym po prostu grać z jakimiś gośćmi 2400 coś tam i z nimi wygrywać, ale żeby trafić na takich, to jest druga sprawa, cięższa, zdecydowanie. No dobrze, czekamy sobie cierpliwie, póki co, gość nie chce rewanżu. Może już gra inną partię, nie wiem. Dobrze, zrobimy inaczej, cofniemy to jeszcze raz i jeszcze raz spróbuję tutaj znaleźć sobie przeciwnika do gry. Długo to trwa, nie chciałbym was też zanudzać. No więc może skończymy sobie na tym etapie. No, popróbujemy jeszcze. Dobrze, moi drodzy, bo nie chcę, żebyście tutaj specjalnie czekali na partię, której nie będzie. Można po prostu na tamtym momencie zakończyć, ja to rozgraniczę w rozdziałach. Dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku.